Siemanko, witam wszystkich zakręconych w lewo. Dzisiaj pierwszy odcinek z wyzwań w grze Speedway Challenge 2020. Także co, nie przedłużamy i zaczynamy. Zaraz sobie zobaczymy, gdzie jedziemy. Wyzwania. Bij mistrza, Leszno. Spełnij marzenie wszystkich ligowców i pokonaj Leszno na ich terenie. Także zaraz odpalimy sobie oczywiście poziom trudny. Klik. Tylko przypomnę, że jeżeli lubicie moje filmiki, nie zapominajcie zostawić tej łapeczki w górę. To zawsze pomaga w promocji naszego kanału. Także co, startujemy, nie? Port twardy widzimy w Lesznie. No zaraz spróbujemy. No te nazwiska, o tych nazwiskach to już w ogóle nic nie chcę mówić, no parodia, tak? No ale spróbujemy, weźmiemy sobie Freaka. Oczywiście poziom trudny ustawiłem. Także no, jedziemy. I poszli. No, start nie za dobry. No i już jedzie Leszno na 5-1. To mnie troszeczkę martwi. Próbujemy teraz przy krawężniku, ale cały czas tutaj mamy duże problemy. Jednak powiem wam szczerze, że w starej grze w Lesznie po szerokiej się szalało. To był lepszy efekt niż tutaj przy krawężniczku jak na razie, ale spróbujemy jeszcze się trochę pobawić. No nie, szeroka widzicie, zupełnie nie jedzie. Konia też się dopiero wczuwam w tą grę, teraz więcej czasu spędza w multiplayerze. Tak więc, no 4-2. Wyhaczyliśmy 2 punkty, no jeszcze daleko, że tak powiem. No weźmiemy sobie zużytek, przepraszam. Także no, spróbujemy. Poszli, no start zostałem. Na razie na 3-3. No kurczę, coś mi tutaj nie idzie jak na razie w Lesznie, widzę na początek, ale dobra, już teraz Schlauderbacha chyba wyprzedziliśmy w końcu, tak? Uporaliśmy się z nim. Teraz dobrze było się napędzić, tak jak to teraz robię. Tutaj może troszeczkę szerzej powinienem spróbować, ale też nie chcę przesadzić. Oni są zdecydowanie szybsi ode mnie. Muszę może wybierać po prostu no jakieś inne ścieżki. Trzy w tym biegu, no mogłoby być lepiej, ale no cóż, no jest jak jest, nie? 7-5, także jeszcze jest szansa. Wufin den Lebiediew, no pojedziemy Wufin. Albo może nie, postawimy na Lebiediewa. Spróbujemy. Co mi szkodzi, prawda? Start bym musiał wygrać, nie mogę coś startu wygrać. No i znowu start, ale zaspałem Wufi. Mam nadzieję, teraz ładnie przyciąłem do krawężnika. Ale Wufi już też teraz. Ale teraz ładne wejście moje i Wufiego przy krawężniku. Prowadzimy na 5-1. Ale już się do mnie dobierają, co mnie trochę martwi. Próbuję ich tutaj blokować, ale oni sobie poradzili automatycznie po szerokiej jadąc. A i teraz jeszcze błąd. Ale my teraz ładnie przy krawężniku przyczailiśmy się. Ostatnie okrążenie, teraz tego tylko nie spartolić. No dobra, 4-2 lepsze niż... Ale on tu może popełnić błąd? Nie. Dobra, jest, jest 4-2, nie jest najgorzej. Także trzymajcie kciuki, jest szansa. Wufinden zrobił swoje, no ja troszeczkę miałem problemów. No właśnie, kim tu pojechać? No pojedziemy. No dobra. Oni mają silną parę, no mam nadzieję, że tutaj nie będzie 5-1 dla Leszna. Ale szybko start puścił, no. No i Leszno już wychodzi na 5-1, prawie przejechałem przez prawe, dobra, teraz błąd, widziałem Kerca bodajże. Tutaj cały czas próbujemy przy tym krawężniczku. Teraz błąd w czerwonym kasku Kubery chyba.
Także spokojnie, jakieś błędy popełniają, to też nie jest tak, że nie popełniają, nawet na trudnym poziomie. I prowadzimy 4-2 w tym biegu, no to mi się podoba. Kerc jedzie czwarty. Fajnie by było, nawet nie wiedziałem, że ja tutaj taki szybki. Jest prędkość, moi kochani, no i proszę. I powiem wam szczerze, tak się obawiałem troszeczkę o ten mecz pierwszy, ale nie, nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. 3-3 co prawda się skończył. Przemysław Liszka nie dał rady, ale Maksio Drabik to pokazał klasę, nie? I znowu Maksym Drabik. I znowu sobie nim pojedziemy. Mam nadzieję, że Frick da radę z Kołodziejem i Smektałą. No dobra, walczymy. Mam nadzieję, że Frick sobie poradzi chociaż z jednym zawodnikiem. Aj, no te starty jeszcze mnie gubią. Teraz tutaj właśnie napięci, jeden bardzo dobrze, oni się zajęli sobą, Kołodziej ze Smektałą. Mamy teraz uciekać, Frick już jest z przodu. Kołodziej nie chce tutaj odpuścić i już stara się nas gonić. Ale Frick dobrze jedzie, jest szybki, ciężko mi się zbliżyć nawet do niego, powiem szczerze. I mamy to, jedziemy na 5-1, Spartanie w Lesznie, proszę państwa, jadą na 5-1 i to już taka przewaga konkretna, muszę powiedzieć. To mnie cieszy, co poprawili, że naprawdę nie szczepiają się tak motocykle, prawda? O, można się tak dotknąć, ale spokojnie, tak jakby, o proszę. Normalnie już by było, już któryś by leciał w trawę albo był wykluczony, prawda? A tutaj mamy piękny 5-1, moi kochani. I no i to mi się podoba, no i prowadzimy 17-13. Oby tak dalej. Mamy bieg szósty. Pawlicki, Liebiedew, Schlauderbach i Janowski. No to pojedziemy sobie Maćkiem Janowskim. Chociaż słabo na początek mu poszło, ale jest tutaj szansa, że jednak sobie z Schlauderbacha powinniśmy spokojnie przewieźć. A czy do Pawlickiego się dobierzemy? No spróbujemy na pewno. Jak będzie popełniał błędy, to jest szansa, choć Pawlicki już prowadzi. Teraz my powinniśmy tu właśnie wejść, ale on ładną przycinkę zrobił, bardzo ładną. Pawlicki wie, w końcu jeździ na swoim torze, ale teraz błąd. Wyrzucił się tam bardzo szeroko. Medzik z tego skorzystał od razu, także pięknie atak żeśmy wykonali. Ale Pawlicki, Peter nie chce tutaj odpuścić. Wie, że tutaj ważą się losy tego meczu w takich biegach, jak jedzie z młodzieżowcem. Teraz próbował mi wejść pod łokieć. Musi wygrywać. Jest szybszy. Teraz to wykorzysta. Nie, nie chciał przypikować. Wyrzuciło go to i to chyba da nam, tak, da nam trójkę. Teraz też jeszcze kolejny błąd popełnił. Mamy 3 punkty. Ale proszę, co zrobił tutaj Schlauderbach? No pokonał nam Liebiediewa. No Liebiediew naprawdę. A nie, to nie jest Liebiediew. Ja przepraszam, że to Daniel Biuli jest. Te nazwiska, nie? To właśnie sorki, moja wina, chłopaki. Ja tu Liebiediew. Nie wiem, czemu mi Liebiediew. No trochę jeździł w tym Wrocławiu, a teraz mi wszedł do głowy. Ale mamy cały czas 4 punkty przewagi, także nie jest źle. Tużytek i Wuffinden. No oczywiście pojedziemy Wuffin. No tutaj z Emilem i Kercem. Emil słabo, miał tylko 1 punkt w pierwszym biegu. Zaraz zobaczymy, jak będzie w drugim, moi kochani. Start dobry Wuffiego, nie najgorszy. Ale Tużytek też miał świetny start, ale teraz tam go wyniosło. Emil już jest tuż za Wuffindenem, ale Wuffy spokojnie. Wuffy jest szybki, prawda? No trzykrotny mistrz świata, no przecież od razu widać, zobaczcie, gdzie już jadę Wuffindenem. Właśnie, od razu z tego miejsca mówię, że jeżeli wysyłacie do mnie zaproszenia, to oczywiście ja akceptuję do gry online, także nie ma problemu, możecie wysyłać. I muszę pomyśleć właśnie, jakie tutaj, jak tu najlepiej zrobić jakieś turnieje między nami. Ale to będziemy mieli czas, spokojnie. No, prawie teraz przejechałem przez krawężnik. Ale piękne opanowanie motocykla. Może będzie 4-2. Będzie 4-2. Tak, Tużytek dał radę, objechał Kerca, moi kochani. Bardzo dobrze, jestem ciekaw, czy w realu będzie też tak śmigał. No,
troszeczkę w to wątpię, ale nigdy nie mów nigdy. No i ładnie, ładnie, mamy proszę Państwa 6 punktów przewagi. 24-18 i jedzie Frick, Drabik, Pawlicki, Kubera. No my oczywiście weźmiemy sobie Maxia, bo, Drabika. A Max Frick pojedzie sobie sam, bo bardzo ostatnio dobrze sobie poradziliśmy. Ta para wygrała 5-1. No to jedziemy, bieg ósmy, moi kochani. Gotowi, wszystko już zielone, światło i poszli, ale Frick został. Nie Frick, przepraszam, Drabik, my zostaliśmy. Frick pięknie prowadzi, chociaż teraz Peter go wziął, ale my teraz piękny atak zrobiliśmy. Frick przy krawężniku, Drabik trochę szerzej. No i tam z tyłu zaczyna się kotłowanie. Tam już się kotłują, bo wiedzą, oj teraz wyjście przy krawężniku musiałem zblokować. Teraz przycinkę do kredy. Z 5-1 przed chwilą zrobiło się bardzo niedobrze. No oni muszą tutaj szukać, ale my tutaj kręcimy. Byle nie przejechać dwoma kołami. Pięknie wykorzystaliśmy to. Pięknie przy krawężniczku Max Drabi. Naprawdę cudownie, a Frick pokazuje klasę. Frick pokazuje klasę w tym spotkaniu. I po szerokiej, i przy krawężniku, wszędzie jest szybki. No i znowu ta para po pierwszych problemach dowodzi 5-1, moi kochani. To mnie bardzo cieszy i prowadzimy 10 punktami. Nawet nie myślałem, że tak będzie łatwo szło. No super, cieszy mnie to niezmiernie. No już taktyczną wprowadzają. Znowu Pawlicki pojedzie z Sajfudinowym. My mamy Daniela Biuli i Maciej Janowski. O, nowe zaproszenie do gry, właśnie mi wyskoczył komunikat. Fajnie, po prostu no teraz nie będę, bo nagrywam ten odcinek. I pojedziemy Janowskim oczywiście, no. Tutaj nie ma innej opcji, no. Emil Sajfudinow czerwony i Pawlickim na pewno będą chcieli powstrzymać tam Magica. Aj, no, Magic ten start taki nie najlepszy, ale też później był dociąg. Pawlicki przeatakował, teraz wiedzą o co tu jadą, tutaj muszą wygrać 5-1. Emil z tyłu, teraz błąd Pawlickiego, ale po szerokiej znalazł tam przyczepność, to jakby się lekko odsypał, ale całe szczęście Magic wystawił mu tylną oponę i nie dał mu się tam przecisnąć, dojechaliśmy do płotu. Prowadzimy, jest 3-3, o to nam chodziło, przywieźć w tym biegu na Biuliego, tutaj nie było co liczyć tak naprawdę. Ale teraz się proszę, Emil nawet włączył. A za to Peter Pawlicki został z tyłu, ale nie, oni się tutaj o nic nie włączą. Ostatni łuk i Magic tak naprawdę dowozi te 3 punkty, jakże ważne 3 punkty do końcowego wyniku, moi kochani. To mnie bardzo cieszy. 32-22, 10 punktów, także idziemy w dobrą stronę, mamy bieg 10. Znowu zmianę zrobili, Smyk pojedzie, a my pojedziemy Liszka Ufinden, a oni Kołodziej Smektała. No my Ufi, dwie trójeczki, także skupić się tylko na starcie i powinno być dobrze. I poszli. No, tym razem start, nie wiadomo co się stało, Ufi jakby... Ale teraz po szerokiej obi... Ale piękny atak Ufindena! Co on to zrobił? Normalnie zrobiliśmy tak w realu. Start przegrany, ale teraz tutaj musiałem kontrolować, bo lekko mnie odbiło. O tym co mówiłem wcześniej, że jak się szczepisz, to niby nie ma nic złego. Kołodziej mnie atakuje, tak? To jest Kołodziej, chyba Kołodziej albo Smyk. Teraz nie pamiętam w jakim kasku jechali, ale raczej Kołodziej w czerwonym jechał. Ale Wolfi pokazał, że nawet jak start przegra, nie ma tego dociągu, tam nie było w ogóle prędkości, to mimo wszystko szybko opanował sytuację i na jednym łuku wyprzedziliśmy i Smyka, i Kolbiego. I dowozimy kolejne 3 punkty. No widać, leży. Po tym pierwszym nieudanym biegu zaczęło iść fajnie i idzie to wszystko w dobrą stronę, moi kochani. Mamy już bieg 11, to było kolejne 3-3. Zaraz skończą im się zmiany. Jeszcze co prawda jedzie Smyk ze Sajfudinowem. Max Drabik, Maciej Janowski. Pojedziemy sobie dla odmiany z 4 Maćkiem Janowskim. Zobaczymy jak Drabikowi pójdzie samemu. I śmigamy, nie ma co czekać. Szkoda czasu, jak to mówią. Aj, no i co? Moi kochani, właśnie, start jak zwykle nieudany, ale już jest na 3-3. Max nie chce go wywieźć za bardzo, ale też nie chcę ja stracić jakiejś prędkości. Teraz pięknym atakiem, chciałem powiedzieć, dwóch i wyprzedzimy, nie udało się na razie. No walka tutaj jest przednia, teraz przyblokować, wyszliśmy na pierwsze miejsce.
wywiozłem troszeczkę Maxa Drabika, ale Torres da radę, Torres jest szybki. Torres objedzie smyka czy nie objedzie smyka? Teraz pewnie no będzie mu ciężko, my już uciekamy. Troszeczkę przeszkodziłem Torresowi, ale mimo wszystko ale już Torres jest, już wyprzedził smyka. Także i już jest drugi, także wyprzedził również Sajfudinowa bodajże, tak? Sajfudinów tu chyba jechał. Czy dowieziemy 5-1? Tak, dowozimy 5-1. Brawo, brawo dla Torresa. Mamy to, moi kochani, z Emil przejechany. No, rosyjska torpeda się nie popisał, praktycznie mecz wygrany, można powiedzieć. Tak więc mamy to, moi kochani. No i proszę, od razu mamy w 12 biegu Daniel Biuli i Cużytek. Pojedziemy sobie Cużytkiem naprzeciwko Kubera Kołodziej, także na spokojnie tutaj, nawet jakbyśmy przegrali ten bieg, to nie będzie wielkiej tragedii. Przewaga jest dość duża. Ale teraz Cużytek z tego trzeciego pola, no to trzecie pole w ogóle nie chodzi. Ale my jeszcze powalczymy, proszę. Cużytek umiejętnie przy krawężniku i teraz próbowaliśmy się wcisnąć, ale właśnie to zrobiliśmy z Kuberą, walczymy. No Kubik na własnym torze pewnie chciałby więcej, ale mimo wszystko młody Cużytek jeszcze blokujemy Kuberę? Nie. Staramy się. W końcu Biuli widzę tam nawet walczy, okazało się, że też potrafi. Ale my tutaj cały czas walczymy i ten jeden punkt chyba dowieziemy, moi kochani, jeżeli tutaj się nic złego nie przytrafi. Tak, ostatni łuk Kubera już nas nie dogoni. Także jeden punkt z użytkiem również przywieźliśmy i 3-3. Bałem się, że tutaj przegramy, ale okazało się, że po raz kolejny daliśmy radę. Tak, mecz już wygrany, na spokojnie. Mamy Kołodzieja, Wufindena, Pawlickiego i Frika. Pojedziemy sobie Wufim. Także już ustawiony, ciekawy wyścig, jak najbardziej ciekawy. Jeszcze tutaj w grafice mogliby właśnie pokazywać, który bieg jest, prawda? Bo tutaj jest wynik ładnie pokazany, a pomiędzy tym wystarczyło dodać, który bieg. Też by to po prostu dawało teraz znakomity atak Wufindena przy krawężniku. No jest, no mamy tutaj prędkość, no oszukujmy się. Wufi spokojnie to prowadzi, już nawet nie muszę tak bardzo do kredy jechać. Ale mimo wszystko goni mnie tutaj. Zapomniałem to właśnie. I teraz tak, oczywiście wiem, czemu tylko jest pokazany czas, bo by wchodził za mocno na ekran i proszę, chyba Wufi przegra. Nie, jeszcze próbowaliśmy. Teraz znakomicie odparliśmy ten atak. I mamy to, mamy. Ale troszkę mnie dziwi postawa tutaj Torresa. Nie, Frika, przepraszam, Frik czwarty, no nic tutaj nie przywiózł, a tak bardzo dobrze jeździł, tak naprawdę. Więc, no ale spokojnie, mamy to, teraz to już mógł. Janowski, Frik, Wufinden, Maxim Drabik. I oczywiście zostawiamy biegi nominowane tak jak są. Pojedziemy sobie właśnie Frikiem, z uwagi na to, że zdobył 0. Spróbujemy mu troszeczkę podreperować ten jego bardzo dobry i tak rezultat. No i co, no i jedziemy. I poszli start. Przegraliśmy, można powiedzieć, na 5-1. Przepraszam, ale nie zdążyłem, nie sprawdziłem, z kim jedziemy w tym 14 biegu. Ale już jesteśmy na drugim miejscu. Czerwony kask ucieka nam. Pewnie mając życie, to może być Peter Pawlicki. Mamy teraz piękną akcję przy samej kredzie. I tak, właśnie zrobiliśmy. I on popełnił błąd. Jechał za szeroko, ale teraz jeszcze nie skontroluje. Nie, zamknęliśmy go znakomicie. I tam jeszcze się włącza żółty kask. Kto wie, czy z tego za chwilę 3-3 nie zrobi się 5-1. Nie, odpadł. To chyba Peter Pawlicki, tak mi się coś wydaje. Ale zaraz zobaczymy, kto to tak szalał. O, jeszcze się odbiłem przed samą metą, ale jest dobrze, moi kochani. Jest dobrze, mamy 4-2, a szalał to nie Emil Sajfudinow. Emil. Emilo. I mamy ostatni bieg, w którym pojedzie Kołodziej, Wufinden, Pawlicki i Maksym Drabik. Także pojedziemy sobie. Czy Wufin na komplet? Tak, no musi być Wufi, prawda? Musi być Wufi na komplet. Także jedziemy. Powiem wam szczerze, jak na poziom trudny, wcale tak trudno nie było. Ale ostatnio w starej, jak robiliśmy wyzwania, to też to pierwsze wyzwanie nam poszło.
Teraz startujemy. A proszę, Pawicki w niebieskim kasku. Już chciałem powiedzieć, że ładnie nam poszło. Luffy teraz musi się napocić, żeby dowieść ten komplecik. Czy mu dadzą? Czy byki mu dadzą? Teraz ładne wejście, proszę. I z trzeciego na pierwsze chciałem powiedzieć. I teraz piękne wejście z bardzo szerokiego. Fajna ścinka. Prostym motocyklem można powiedzieć. I Luffy już prowadzi. I raczej, moi kochani żużlowe świry, tego prowadzenia nie oddamy i będziemy mieli czysty komplecik. Tak, Luffy będzie miał czysty komplet. Prowadzimy 4-2 w tym 15 biegu, co mnie również niezmiernie cieszy. Byki pokonane, czyli mistrz Polski uległ wsparcie Wrocław. Oczywiście to tylko gra, żadnych podtekstów, 55-35, ale mamy to, moje żużlowe świry, zakręceni w lewo. Pierwsze wyzwanie odhaczone na poziomie trudnym. Proszę, jest pucharek, także jest spoko. No i później mamy Wrocław. Zemsta jest słodka. Zobaczymy sobie oczywiście, gdzie pojedziemy. Oczywiście to pewnie zemsta jest słodka. Podsyć napięcie między klubami wygrywający Rybnikiem we Wrocławiu. No, może już tak łatwo nie być. Bardziej, że wiemy, że jak Rybnik jest osłabiony. No ale to tyle, tak moi kochani, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeżeli tak, to zostawcie tą łapeczkę w górę, a jeżeli ktoś z was nie subskrybuje mojego kanału, to z góry was do tego zachęcam. No i co moi kochani, nie przedłużamy, widzimy się w następnym odcinku Speedway Challenge, wyzwania i swoją drogą live'y są zawsze w poniedziałki, środy i piątki, także do usłyszenia, trzymajcie się, pozdro, cześć!